Emir nie mógł obejrzeć nagrania z płyty, ale chce dowiedzieć się od Rejan, jaka jest prawda. W 200. odcinku Przysięgi mężczyzna postanowi zastawić na Rejan pułapkę. Sprawdź, co się wydarzy w 200. odcinku serialu Przysięga. Po śmierci matki Cemre, Ceyda Olgun postanowiła zemścić się na Kavidan, Gul Arkan ją wykorzystywała. Została jednak porwana przez Talaza. Emir Gokberg Demirci nie obejrzał nagrania, bo płyta została zarysowana przez jego matkę. Domaga się od Rejan Özge Yagiz, aby w końcu powiedziała mu prawdę. W 200. odcinku serialu Przysięga Rejan idzie do nowej pracy. Oya Gözde Gündüzlük chce pomóc Kemalowi Kenverel naprawić relacje z Narin Yağmur Şahbazova. Cemre przez telefon robi wymówki Kavidan i grozi zemstą. Nigar ukrywa w starym piecyku pieniądze, które dostała od Kavidan. Korzysta z nich i kupuje sobie drogie rzeczy. Sefer mówi jej, że w starych rzeczach znalazł pudełko i sprzedał je za 160 lir. Kemal prosi Narin, żeby została w jego domu. Emir znajduje sposób, by zostać sam na sam z Rejan. Dostaje od agencji namiary na dom, w którym ma sprzątać Rejan. Kiedy dziewczyna tam wchodzi, widzi swojego męża. Emir oświadcza, że żadne z nich nie wyjdzie, dopóki szczerze ze sobą nie porozmawiają. Cemre prowokuje Talaza. Mężczyzna wścieka się i zaczyna się nad nią znęcać. Każe jej wyczyścić toaletę, a jeśli tego nie zrobi, wyrwie jej paznokcie. Przysięga odcinek 200 w czwartek, 25 czerwca 2020 roku o godzina 15:30 w TVP1. Sprawdź program TV.